Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam, co takiego wprowadzi nadchodząca aktualizacja 5.4. Już niedługo wyjdzie kolejna z 2-tygodniowych aktualizacji. Tym razem przejdziemy na wersję 5.40. W jej zawartości klasycznie skryją się nowe skiny, emotki i garść innych sekretów. Jednak tym razem Epic przedwcześnie zdradziło nam, co m.in. planuje zmienić i dodać w nadchodzącym tygodniu. Wczoraj w piątek Fortnite na swoim Twitterze najpierw udostępniło wpis z załączonym zdjęciem zapowiadającym nadejście nowego skina oraz nowych trybów. Z tego posta dowiemy się, że w następnym tygodniu rozpocznie się event o nazwie High Stakes, po polsku wysokie stawki, a z nim tryb okresowy Getaway, po polsku ucieczka, nowy ubiór Wildcard, dosłownie po polsku dzika karta, oraz wyzwania High Stakes, po wykonaniu których otrzymamy punkty doświadczenia, nowy graffiti oraz prawdopodobnie łom jako zbierak. Co do skina załączonego do tego posta, jest to wybielona wersja Johna Wicka z rękawiczkami i maską. Z relacji Fortnite na wydarzeniu PAX dowiedzieliśmy się, że będzie to skin do kupna w sklepie, a do zestawu będzie jeszcze lotnia. Do tego będziemy mogli personalizować maskę tego ubioru na inne symbole znane z kart. Poza tym, później tego samego dnia Epic udostępniło informacje dotyczące nowej wersji aktualizacji w formie filmiku z najnowszymi nowinami od samych deweloperów. Po kolei, dowiedzieliśmy się, że do finalnej części meczów wejdzie nowy system zniszczeń burzy. Od aktualizacji 5.4 krawędź burzy będzie niszczyła struktury zbudowane przez graczy, co ograniczy efektywność skybase'ów i pobudzi profesjonalne rozgrywki grane pod placement. W temacie naszego oręża, rewolwer po długiej służbie na polu walki w końcu trafi do skarbca, czyli zostanie usunięty. Ma to na celu utrzymać pulę broni świeżą i dynamiczną. Deweloper dodał też, że planują w przyszłości nadal dodawać i usuwać przedmioty w trybie Battle Royale. Dowiedzieliśmy się też, że w grze pojawi się nowy element mobilności. To może oznaczać cokolwiek, nowy pojazd albo nowy sposób przemieszczania się. Z racji, że mamy już dwa typy wózków w grze, najbardziej prawdopodobnymi opcjami są grappling hook i tyrolka, które już od jakiegoś czasu skrywają się w plikach gry. Dalej, C4 będą pojawiać się w jakości filetowej, aby lepiej prezentowała się ich efektywność, ale nie powinno to zmienić rzadkości pojawiania się, tak jak to było w przypadku strzelb parę miesięcy temu. Bomby taneczne za to będą wypadać teraz w dwóch sztukach zamiast w jednej, a duże kiewiki będziemy mogli stakować do aż trzech na jedno miejsce w ekwipunku zamiast dwóch. To nie wszystko. Bystre oko społeczności graczy wyhaczyło parę zmian w grze, o których nie było oficjalnie mowy w tym filmiku. Jeśli zwolnimy tempo w momencie, gdy odbywa się rozgrywka w wykrzywionych wieżach, to zauważymy, że prawdopodobnie zakończyła się już budowa nad budynkiem, który stał się zastępcą tego zniszczonego przez meteoryt. Do tego, w tym samym urywku z gameplayu możemy zauważyć podwójne pistolety w jakości niebieskiej, a w jeszcze innej części filmiku widzimy w ekwipunku gracza pistolet z sumikiem w także niebieskiej jakości. A jak wiecie, na ten moment obie te bronie występują jedynie w jakościach fioletowej i złotej. A w temacie kostki, zatrzymała się ona na górce przy lepkim lasku i z tym rozpoczęła kolejny proces lukowania tajemniczego symbolu. Już drugiego, z w sumie 7. Powstało też nowe pole magnetyczne i tak samo jak to pierwsze, osłabia grawitację. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.